To jesteś już w miejscu zwycięstwa. Jeżeli uwierzysz, że to się będzie działo teraz, to po prostu zwyciężysz. A więc wierz nie tylko w to, że On wziął na siebie każdą chorobę i każdą niemoc, ale uwierz w to właśnie, że to się przydarzy teraz Tobie. Że to się zamanifestuje dla Ciebie. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takiego człowieka, który nie mógłby po to sięgnąć prostym aktem wiary. Prosty akt wiary. W ogóle wszystko się u Boga bierze, o wszystko się od Boga bierze przez prosty akt wiary. Wierzę Bogu. Ja wierzę Ci, Boże. I nie chodzi o to, żebyś wierzył, że On się Ciebie dotknie. To nie tak działa. To nie jest jakaś enigmatyczna siła, która teraz Ciebie dotknie i bo taki ma kaprys. Bóg nie ma kaprysów żadnych. Tak jak bierzesz coś, bierzesz jedzenie z lodówki, bierzesz ubranie z szafki, bo wiesz, że to jest Twoja lodówka, Twoja szafka, Twoje ubranie, Twoje jedzenie. Tak musisz brać rzeczy od Boga. Musisz uwierzyć, że to, co jest napisane w Ewangelii Jana, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, to jest coś prawdziwego, to jest fakt jakiś. A to skoro On dał swojego Syna, żebyśmy mogli przez Niego żyć, to znaczy, że On Go nie zabrał nigdzie. On Go nie zabrał. On Go nie wycofał. Jezus się nie wycofał z ziemi. Jezus, kiedy umarł na krzyżu, kiedy wstał z martwych i kiedy wstąpił w ciele do nieba, to On zesłał swojego Świętego Ducha, który jest tutaj przez cały czas na ziemi. I Cię nie trzeba czekać, mówić, Panie, dotknij, uzdrów mnie, uzdrów, w ogóle nie módl się tak. Przestań takie rzeczy robić, to jest histeria. To histeryczne zachowanie. Uzdrów mnie, uzdrów. Czy przyszedłbyś do swojego ojca, czy do swojej matki i byś tak mówił? Daj mi jeść. Ja nie mam tak z dziećmi. Czy moja córka przyszła do mnie przed przyjazdem tutaj, a tam dzisiaj, wczoraj już była, umie mówić, czy możesz rano mi dać pieniądze? Jakie, mówię, pieniądze? Na jedzenie. Daj mi dzisiaj 30 zł. I ona mówi, dobrze, to ustalamy tak, że to jest moje imię. Ale po dwóch sesjach dzisiejszej szkoły przyszła i mówi, daj mi na obiad. Ja mówię, przejadłaś 30 zł. Mówię, 30... Jaki obiad? Mówi... Ona mówi, byłyśmy głodne przez dwie sesje. I mówi, daj. O co chodzi? Wiecie o co chodzi? O to, że ona zna mnie jako ojca. Ona przychodzi do mnie i mówi, daj mi te pieniądze. Daj mi te pieniądze. Bo ja wiem, że ty masz. Ja wiem, że one są dla mnie. To jest postawa dziecka. Taką postawę musisz mieć wobec Boga. Skoro wierzysz, że On tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To znaczy, że wierzysz, że to jest Twój Ojciec. Po co On go dał? Po co On go dał? Po to, żebyśmy mogli z tego korzystać. Z Chrystusa trzeba korzystać. Nie musisz niczym zasłużyć. Ani na niebo, ani na zdrowie, ani na wolność. Niczym nie musisz zasłużyć. Całe życie być może Ci wmawiano, że musisz zasłużyć. Że Twoi rodzice cały czas domagali się czegoś od Ciebie. Mówili, powinieneś być taki. Może społeczeństwo, w którym żyłeś, cały czas wywierało na Ciebie nacisk. I mówiło Ci, musisz zasłużyć. Na miłość musisz zasłużyć. Na szczęście musisz zasłużyć. Ale u Boga tak nie ma. U Niego nie musisz zasłużyć na nic. Na nic. Na nic się nie zasługuje u Boga. I to jest akt wiary. I powiem Ci coś, jak uwierzysz, to dostaniesz.
każdy, kto wierzy, ten dostaje. Bo każdy, kto puka, temu otworzą. Każdy! Każdy! Twoja wiara to jak puknięcie. Wiara jest pewnością. Oddaj to teraz sobie. Uwierz w to, że On 2000 lat temu na krzyżu Golgoty umarł za moje i twoje grzechy i poniósł na sobie każdą chorobę, każdą niemoc, każdą biedę, każdą patologię, każde zniszczenie. Skoro On mnie wyprowadził z kanału, to może wyprowadzić każdego. Jutro będzie usługiwał tutaj taki nasz znajomy pastor. I zapytałem go tak: lubisz sushi? Bo tu sushi blisko jest. Chciałem go zabrać na sushi. A on mówi: wszystko lubię oprócz sushi. A co lubisz, mówi? Najbardziej. On mówi: polską, włoską kuchnię. Ja mówię: dobrze, włoską. I wiecie, gdzie ja go jutro zabiorę? Tam, gdzie w 2000 roku umierałem od kokainy. Zabiorę go w to miejsce, wiecie? To była bandycka restauracja kiedyś. I tam stanęło mi serce, bo przedawkowałem kokainę. I dealerzy, którzy mi ją sprzedali, wzywali pogotowie. Gdzie tam nie ma już kokainy? Gdzie tam się sprzedaje kluski? Ale wiecie, ja żyję i mogę dzisiaj tam zabrać mojego kolegę pastora na obiad. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo uwierzyłem w to, że Jezus umarł za moje grzechy. Zostałem wyzwolony z uzależnienia. Zostałem uzdrowiony. Wszystkie części mojego ciała niszczone przez kokainę przez wiele lat zostały uzdrowione. Mam dzisiaj 45 lat i czuję się lepiej niż jak miałem 17. Wszystko we mnie działa perfekt. Dlatego, że uwierzyłem w Jezusa! Uwierzyłem w Jezusa! I moc z krzyża przeniknęła moje ciało. Jestem zdrowy i silny. Jestem wolny od nałogów. Nigdy nie byłem na żadnej terapii. Sam zostałem terapeutą. Przez wiarę. Jezus zapytał dwóch ślepych, którzy za Nim szli: czy wierzycie, że mogę was uzdrowić? Oni powiedzieli: tak. I On powiedział: niech wam się stanie według wiary waszej. I to są te cuda z nieba. Kiedy będziemy się zaraz modlić o tych z was, którzy potrzebujecie, chciałbym, żebyś wierzył. Po prostu wierz. Powiedz: Boże, ja wierzę, że to, co mam w sobie, ta choroba, ta niemoc, ten ból, to nie jest dla mnie, to jest nielegalnie we mnie. Przecież Ty to poniosłeś już, Jezus. A więc ja już tego nie muszę nosić. Jezus. I nie ma rzeczy dużych i małych. Wszystko, cokolwiek Cię ciśnie, tak? To jest policzek w twarz Jezusa. Bo On umarł za każdą chorobę. Małą i dużą. Za każde nieszczęście małą i dużą. Módlmy się przez chwilę. Ojcze, uwielbiamy Cię. Dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś ciągle ten sam, że Ty się nigdy nie zmieniłeś, Jezus. Że tak jak 2000 lat temu, na krzyżu Golgoty, wziąłeś na siebie wszelką chorobę i niemoc, rozprawiłeś się z wszelką demoniczną patologią, tak dzisiaj, Jezus, jesteś tutaj z nami, przez Twojego Świętego Ducha. I dzisiaj Twoja moc manifestuje się tak samo jak wtedy, Jezus. Wtedy, kiedy umarłeś, otworzyła się ziemia i trupy wyszły z ziemi. Jezus, ja Tobie dziękuję za manifestację życia. Ty umarłeś, aby życie się zamanifestowało. Dzisiaj Twoje życie jest tutaj. Jezus, my dziękujemy Tobie. My ogłaszamy manifestację Twojego życia dla każdego potrzebującego człowieka. Ojcze, Ty widzisz wiarę ludzi. Ty widzisz wiarę ludzi. Niech się dzieje ludziom według ich wiary. Ojcze, my będziemy pomagać teraz ludziom. Będziemy pomagać naszą wiarą. Ojcze, i my ustanawiamy, że nasza wiara w połączeniu z ich wiarą będzie manifestowała Twoją moc. Uwielbiamy Cię za to. Czcimy Ciebie, potężny Boże.
Holy gloria de repere le che de seca la manera la re che che de hokera. Holy glory de sena sei. Uwielbiaj go. Dziękuj mu. Dziękuj mu już teraz za twoje uzdrowienie. Za twoją wolność. Po prostu mu dziękuj. Dziękuj mu. Ojcze, uwielbiamy ciebie. Uwielbiamy ciebie za zdrowie, za siłę, za moc. Za długie życie w szczęściu i powodzeniu. Uwielbiamy ciebie, Święty Duchu. Uwielbiamy ciebie, dziękujemy ci, że to jest nasze. Zupełnie za darmo. Że nie musimy się, Ojcze, starać. Bo ty, Jezus, wystarałeś się na krzyżu zamiast nas. Alleluja. Ty się wystarałeś zamiast nas. Jezus, o kolejno rasy. Podnieś do niego głos. Podnieś głos do niego. To twój Bóg. To twój Bóg. To twój Bóg. Ciela dla nas tylko ty. O koroso kore marala ta savarele he. O robo koto roko to yo koro roro roko koto rolai. A merlade del Lord. Ścimy ciebie. Poddajemy tobie nasze myśli. Poddajemy tobie nasze emocje. Poddajemy tobie nasze ciała teraz. Święty Duchu, jesteśmy twoim kanałem. Aniołowie uzdrowienia, ja chcę, żebyście wstępowali na to miejsce. Żebyście manifestowali swoją obecność wśród ludzi. A kuri tira praj, ile gloria, ile gloria, ile seri laj. Kuri singe de la vipi. Jedyną odpowiedzią na tą wielką miłość jest twoja wdzięczność. Bądź wdzięczny, bądź wdzięczny. Po prostu wyraź się teraz. Wyraź swoją wdzięczność za to, co on zrobił. Za to, co zrobił dla ciebie. Holy priest, generale Isaias. Holy Saint of Jesus. Jeżeli usługujesz przez uzdrawianie chorych, to dziękuj Bogu za to, że możesz to robić. Podziękuj mu za dary, które są twoim udziałem. Czcimy ciebie. Kłaniamy się tobie. Jesteś cudownym i wielkim Bogiem. Jesteśmy na tobie skupieni, Święty Duchu. Holy Sing the Lord. Módlcie się cały czas. Uwielbiajcie to. Każdy, kto potrzebuje uzdrowienia, chce, żebyście wyszli do przodu teraz. Każda osoba, która potrzebuje być uzdrowiona. Przyjdź tutaj. Ustawcie się i będziemy się u was modlić. Hallelujah, Jesus. A reszta niech uwielbia Boga. Holy Spirit, Bartek, Marta, Roxana, Artur, Bartek, módlcie się o ludzi. Thank you.
Że nie masz władzy, że nie masz
masz zupełnej władzy nad jakąś częścią swojego życia. Holy Spirit, Holy Spirit of the Lord. Я проклинаю тебя, Бог мой, Бог!
Najważniejsza rzecz w życiu.
być pewnym, że po śmierci idzie się do nieba. Do piekła można iść zawsze. Diabeł to jest taka istota, która chętnie będzie miała towarzystwo w piekle. On jest towarzyski. Tylko że to zwykły frajer. Nie zadawaj się z frajerami. Podejmij decyzję, że będziesz z bohaterem. A bohaterem jest Jezus. Jeżeli nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba, chodź, ja chcę się modlić teraz o ciebie. Bo to jest ważne. To jest najważniejsza rzecz. Ja w 2001 roku podjąłem tą decyzję, że będę z bohaterem na wieczność. Zrobiłem to w więziennej celi. Rozumiesz? Byłem zawodowym przestępcą, bogatym przestępcą i podjąłem decyzję, że idę za Jezusem. Za Jezusem. To jest kozak. Bo trzeba być kozakiem, żeby położyć swoje życie za innego człowieka. To jest kozactwo. To jest bohaterstwo. Każdy tylko myśli o sobie, a on pomyślał o innych. Umarł, żebyśmy nie musieli umierać. Twoje grzechy zostały przebaczone. Wystarczy to przyjąć. Wystarczy uznać się za człowieka, który bez Boga jest totalnym zerem. Totalnym zerem. Halleluja. Uwielbiamy Ciebie, Duchu Święty. Dziękujemy Tobie. Ojcze, dziękujemy Tobie za każde uzdrowienie Cię i uwolnienie, które było wśród ludzi. Pamiętajcie, przyjaciele, aby to, co wzięliście, trzymać. Trzymać swoją wiarą. Tak jak wiarą wziąłeś, tak wiarą trzymasz. Kiedy pojawia się symptom, to nie mów, że znowu jestem chory, o, znowu mnie diabeł zaatakował. Tylko powiedz to symptomu tak. Zamknij mordę. Ponieważ zostałem uzdrowiony. Ponieważ zostałem uwolniony. To, co czuję, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Ogłaszam to, w co wierzę, a nie to, co czuję. Ogłaszaj to, w co wierzysz, a nie to, co czujesz. To, w co wierzysz. Słowo Boże mówi, że w wierze pielgrzymujemy, nie w oglądaniu. W wierze. W wierze. Halleluja. To jest wiele ludzi, którzy przyjęło uzdrowienie. To są ludzie, którzy byli chorzy na raka, dzisiaj nie są. I jutro chyba tu będzie kobieta w kościele taka, z tego co wiem, co miała raka jak w ogóle kalafior pod pachą. Kto przyjdzie, to złoży świadectwo o tym wam. Jakiej zniknął pod wpływem działania Bożej mocy. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On tylko potrzebuje wiary. Tylko wiary potrzebuje. Więc wiarą trzymaj to, co masz. Nie puszczaj tego. Nieważne, co ludzie mówią, co inni tam będą bełkotać. Nieważne, co religia będzie mówiła. Olej religię. Olej to, co ludzie mówią. Trzymaj się Jezusa. I dziękuj za to, że jesteś zdrowy. Że jesteś wolny. Że jesteś zbawiony. Wszystko się skończy niebawem, przyjaciele. Wszystko, szlak trafi. Przetrwają tylko ci, którzy narodzili się z Bożego Ducha. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze. Za to, że zabierzemy się pierwszym transportem. Ojcze, my czekamy na pierwszy transport. Ojcze, my czekamy na transport. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Przyjdź, Jezu, chociażby dziś. Ha. Niech to się wszystko skończy. Jezus. Tak mówią tylko ludzie wiary. O, ludzie wiary wiedzą, że są ludźmi nieba. Ziemia się skończy. Ale
Ojcze, ja modlę się o ludzi, którzy tutaj są, aby Twój Święty Duch wypełniał, aby Twoja obecność była w nich przez cały czas, kiedy już opuszczą to miejsce, kiedy będą w swoich domach. Niech odczuwają Twoją obecność, Duchu Święty. Niech Twoja obecność będzie silna. Niech będzie silna. Niech Twoje objawienia przenikają ich umysły. Potężny Święty Duchu, chwała Ci. Chwała Ci. Halleluja. Halleluja. Nie poddawaj się. Każda Twoja myśl ma prawo do tego, aby być poddana Świętemu Duchowi. A myśl poddana Świętemu Duchowi to myśl szczęśliwa.